Co ciekawego wydarzyło się w życiu Grupy Orlen, o tym powiemy w naszym programie informacyjnym. Zapraszam. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego wydania. Szefowie rządów Polski i Litwy spotkali się w Morzejkach. Branża convenience w Polsce. Nasze pomysły dla zmęczonych drogą. W naszej rafinerii w Morzejkach doszło do spotkania szefów rządu Polski i Litwy. Obaj premierzy rozmawiali na temat bezpieczeństwa energetycznego. Gospodarzem spotkania był prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Szef Orlenu powitał obu premierów w siedzibie spółki z naszej grupy kapitałowej, uczestniczył także w spotkaniu w wąskim gronie. Rozmowy między Mateuszem Morawieckim a Sauliusem Skvernelisem oscylowały wokół geopolitycznego porządku naszej części kontynentu, a także energetyki jako źródła bezpieczeństwa nie tylko Polski i Litwy, ale także pozostałych republik nadbałtyckich. Dużo było także o naszej spółce Orlen Lietuva. Jest ona ważnym ogniwem współpracy między oboma państwami, a efekty jej działalności przekładają się na dochody budżetu Litwy, mają też niebagatelne znaczenie dla korzyści gospodarczych i wreszcie wspomnianego już bezpieczeństwa energetycznego, co podkreślał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Po wspólnych rozmowach oraz krótkiej konferencji prasowej prezes Daniel Obajtek pokazał premierom Polski i Litwy zakład produkcyjny Orlen Lietuva. Przez 3 dni gościliśmy w Warszawie przedstawicieli największych światowych koncernów zarządzających biznesem sprzedaży detalicznej na rynku paliw w Polsce. Spotkali się po raz pierwszy. Program ich wizyty wypełniły rozmowy o branżowych doświadczeniach i wizyty na stacjach paliw sieci Orlen. NAX Convenience Summit Europe odbywało się w tym roku w Londynie, ale preludium do głównego eventu była wizyta w stolicy Polski. The Convenience Summit Europe is every year in June in another city. In Europe. So we have been to Zurich last year, we have been to Berlin, to Madrid. And we're always looking for where actually is something interesting happening. And then we discovered Warsaw and we saw how amazing this city is, how amazing the retailers in this city are. And we thought, well, we have to go to Poland, we have to go to Warsaw for 2018. And we reached out to PKN Orlen and well, we asked a lot of questions like how is the market doing, what is interesting over here, what do we need to know? The standard in Poland is really, really high when it comes to food service offers in convenience retail. And I think that is what we have seen when we came over first, and then we decided, yes, we need to go to Warsaw, and this is why we decided to have the summit here this year. Zgromadzenie w kraju tak licznej grupy przedstawicieli branży było okazją do pochwalenia się doświadczeniami i pomysłami, jakie wdraża nasz koncern. Organizacja NAX jest taką platformą, gdzie wszyscy najlepsi gracze PetroStation i Convenience występują. Uczestnictwo w tym roku Orlenu w konferencji NAX i w jej polskim turze części jest tak naprawdę z jednej strony dla nas wspaniałym wyzwaniem i wyróżnieniem jako organizacji, jako sieci, która lideruje w tym regionie rynku. Jest to też również miejsce, gdzie możemy wymienić się doświadczeniami i wspólnie tworzyć rzeczywistość stacji paliw i rynku convenience na przyszłość. Nowa wiedza i kontakty handlowe oraz studia przypadków sprzedaży i najlepszych praktyk były największą wartością polskiej części wydarzenia skupiającego największe światowe koncerny działające w tej branży. Najstarsza i największa organizacja zrzeszająca pracodawców w Polsce, Pracodawcy RP, zorganizowała konferencję poświęconą przyszłości sektora energii w Polsce i Europie Wschodniej. W panelu otwierającym spotkanie wziął udział Zbigniew Leszczyński, członek zarządu Orlenu. Eastern European Energy Forum to jedna z najważniejszych konferencji poświęcona przyszłości sektora energii. Głównym tematem forum był program rozwoju elektromobilności oraz jego ogólnogospodarcze i społeczne skutki dla Polski. PKN Orlen stawia na elektromobilność. Jest to dla nas absolutnie szansa dla rozwoju. Dlatego, bo już dziś jesteśmy znaczącym producentem energii elektrycznej,
ale poza energią elektryczną mamy bardzo nowoczesny obszar produkcji petrochemicznej, a produkty petrochemiczne w przyszłości będą wykorzystywane w nowoczesnej motoryzacji, w nowoczesnej elektromobilności. Z tych produktów będą produkowane samochody, pojazdy elektryczne. Poza tym bardzo mocno wspieramy projekt Electromobility Poland. Chcemy inwestować, inwestujemy w rozwój infrastruktury. Jest to nasza inwestycja w przyszłość. Chcemy zająć mocną pozycję, ale oczywiście to nie jest nasze ostatnie słowo. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o biopaliwach na początku 2019 roku zostanie wprowadzona tzw. opłata emisyjna w wysokości 80 zł od 1000 litrów benzyny lub oleju napędowego. Wprowadzenie takiej opłaty ma na celu finansowanie badań w sektorze elektromobilności oraz paliw alternatywnych, które przyczynią się do znacznego rozwoju tego obszaru. Jednakże dzięki inwestycjom w elektromobilność PKN Orlen poniesie koszty opłaty emisyjnej, nie przerzucając jej na swoich klientów. W ramach realizacji inicjatyw nawiązujących do Mistrzostw Świata w piłce nożnej obszar sprzedaży detalicznej wspólnie z biurem marketingu przygotował cykl czterech ciekawych wydarzeń na naszych stacjach paliw. Współpracujący z nami Mistrzowie Świata we freestyle odwiedzili nasze stacje i demonstrowali pokazy efektownych trików ze sztuki freestyle'u. Ciekawym punktem wydarzeń była również możliwość wzięcia udziału w krótkim konkursie nauki podstawowych trików oraz zaprezentowaniu swoich umiejętności w specjalnie przygotowanych konkursach z nagrodami. Rozwijamy naszą ofertę dla klientów stacji w partnerstwie z Pocztą Polską. Liczba przesyłek odebranych w ramach usługi Stacja z Paczką, dostępnej na niemal 1000 obiektów Orlen w całej Polsce, tylko w ciągu minionego roku wzrosła o blisko 150%. Koncern dysponujący największą w Polsce siecią stacji paliw od 2014 roku oferuje klientom możliwość odbierania przesyłek przez całą dobę 7 dni w tygodniu. W ramach współpracy planowane jest m.in. wdrożenie możliwości odbioru przesyłek pobraniowych, odbioru przesyłek na podstawie PIN oraz pracy nad umożliwieniem nadawania paczek na stacjach paliw Orlen. Fantastyczny weekend. Dla spragnionych sportowych emocji i piknikowych atrakcji zbliża się wielkimi krokami. Już 16 i 17 czerwca Dni Chemika, a w ich ramach Orlen Olimpiada. Mnóstwo atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz koncert i talentiada. Trwa dystrybucja zaproszeń dla pracowników Orlenu i spółek z grupy kapitałowej, ale impreza jest otwarta dla wszystkich mieszkańców Płocka. Zapraszamy! Zbliżają się wakacje, czas rodzinnych wyjazdów, podczas których warto zatrzymać się gdzieś w podróży na choćby krótką przerwę. Na stacjach zlokalizowanych przy trasach tranzytowych nasz koncern uruchomił pierwsze ogólnodostępne siłownie plenerowe. Są one skierowane w szczególności do kierowców odbywających długie trasy, dając im możliwość efektywnego wykorzystania czasu podczas przerw w podróży. W ramach pilotażu siłownie powstają na 10 obiektach, przede wszystkim w miejscach obsługi podróżnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Każda z nich wyposażona jest m.in. w orbitrek, wioślarza oraz urządzenia do podciągania i wyciskania, a ich teren wyłożony jest bezpieczną nawierzchnią z tartanu i oświetlone. Przy każdym przyrządzie znajduje się instrukcja obsługi i przykłady ćwiczeń. Sprzęt został zaprojektowany w ten sposób, aby umożliwić trening wszystkich partii mięśni oraz kręgosłupa, co jest szczególnie ważne w przypadku kierowców pokonujących długie dystanse. Siłownie są dostępne dla wszystkich i mogą funkcjonować bez względu na warunki atmosferyczne. Idealną możliwością do spędzenia aktywnej przerwy jest skorzystanie z siłowni plenerowej, na której możemy pobudzić nasz organizm i wyrwać go z marazmu, jakiego doświadczamy podczas jazdy samochodem. Świetny pomysł, zewnętrzny siłownie. Każdy kierowca, który jedzie w długą trasę, powinien się zatrzymać, poćwiczyć, nawodnić organizm, a to pomoże w dalszej drodze w tym, że będziemy lepiej skoncentrowani i wygodniej będzie nam się jechało. Chciałabym serdecznie zachęcić do tego, aby w czasie Waszych wyjazdów, szczególnie tych wakacyjnych, bo niedługo zaczynają się wakacje, robić postoje, zatrzymywać się, zażyć trochę aktywności fizycznej, nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale także dla lepszej koncentracji za kółkiem. Siłownie plenerowe są już dostępne na MOP-ach Baranów przy A2 i Wiśniowa Góra Wschód i Zachód oraz Otłoczyn przy A1. Mieszkańcy Płocka mogą skorzystać z siłowni na stacji paliw przy ulicy Wyszogrodzkiej. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie kolejnych 5 siłowni przy A1 i A2, trasach S7 i S8 oraz na warszawskiej stacji paliw przy ulicy Surowieckiego.
Włocławska spółka z grupy Orlen, czyli Anvil, jest jedną z największych i najważniejszych firm w swojej branży. Ta pozycja daje mandat do brania udziału w roli eksperta w rozmaitych debatach, czy też bywania obecnym w przestrzeni wystawienniczej podczas branżowych targów. I to wspólnie z inną spółką z naszej grupy kapitałowej, czeskim Unipetrolem. 22. Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy Plastpol odbyły się w Kielcach. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu wystawienniczym sektora przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie. W gronie ponad 800 wystawców z 36 krajów świata nie zabrakło Anvilu i Unipetrolu, które wspólnie zaprezentowały swoje portfolio produktowe. Plastpol jest dla nas bardzo ważny, dlatego że my jesteśmy polskim producentem i chcemy podkreślić swoją obecność na rynku polskim. Chcemy pokazać, jak świetną firmą jest Anvil i rzeczywiście jest to też doskonała okazja do tego, żeby spotkać się z naszymi klientami, mieć chwilę czasu, żeby porozmawiać, wypić kawę. Na ogół w tym biznesowym pędzie gdzieś tam się mijamy na drogach tutaj w czasie tych targów. W zasadzie każda kluczowa polska firma produkująca, przetwarzająca polichlorek winylu się pojawia. Gościmy ich tutaj, zapraszamy. Także to jest świetna okazja i biznesowa i mówię, jeszcze raz podkreślę, że to jest również kwestia prestiżu i podkreślenia tego, jaką firmą, jak dobrą firmą jest firma. Nowoczesna stylistyka stoiska znalazła uznanie organizatorów 22. Międzynarodowych Targów Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy, którzy drugi raz z rzędu uhonorowali Anvil medalem za nowoczesność prezentacji i styl wystąpienia targowego. Niedawno dziękowaliśmy piłkarzom nożnym Płockiej Wisły za zakończony sezon. Dziś o ostatnim akcencie ekstraklasy piłkarzy ręcznych. Za nimi finał, w którym nie zmienia się nic od kilku lat ani przeciwnik, a nie efekt końcowy. O mistrzowskim tytule decydowały dwa spotkania. Pierwszy mecz Wisła świetnie rozpoczęła, ale im bliżej końca, tym więcej zadowolenia z wyniku i gry czerpali piłkarze Vive. Ostatecznie wygrali w Płocku 33-28. Rewanż w Kielcach zakończył się podobnym wynikiem 33-29. W obu spotkaniach Wiślacy zagrali tyle, ile potrafili i dlatego przynajmniej przez rok będą wicemistrzami Polski. To jak walczyliśmy w obronie, chyba jeszcze takiego spotkania z ostatnich nie pamiętam, trochę były takie przebłyski w Płocku, ale tutaj pokazaliśmy, że naprawdę możemy walczyć z każdym. Chcieliśmy się godnie na pewno pożegnać na koniec tego sezonu i takie powiedzieć takie do widzenia, ale z takim przytupem, na pewno chcieliśmy to wygrać. Niestety się nie udało kolejny raz. Ale życzę chłopakom, żeby w przyszłym sezonie już te Kielce pokonali. Muszę pogratulować i podziękować swoim zawodnikom za walkę od początku do końca. Nie odstępowali, popełniliśmy błędy, wiadomo, ale no personalnie myślę, że ten Vive jest, było silniejsze. To było widać, kontrolowali te zawody, kiedy trzeba było przyspieszyć, odrobić tą jedną, dwie bramki. Zaraz my popełniliśmy jakieś błędy, ale dalej walczyliśmy, chciałem, próbowałem ustawień. Dałem szansę młodym zawodnikom. Szansę dostał m.in. Damian Woźniak, dla którego debiut w pierwszym zespole w finale Mistrzostw Polski z Vive Kielce był na pewno nie lada przeżyciem. Kielce kolejny rok ze złotem, Podczanie znów drugim zespołem ekstraklasy Szczypiorniaka. To wszystko w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Na kolejny program informacyjny zapraszam oczywiście już za tydzień. Do zobaczenia.